Okej, słuchajcie, dzisiaj piąteczek mamy i słuchajcie, nie zdążyłem nagrać filmu żadnego na dzisiaj, a chcę, żeby zachowana była ta ciągłość, więc wam po prostu popowiadam, co tam w pracy dzisiaj było. Jestem aktualnie w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki na stażu z ginekologii i położnictwa. W zasadzie z części tej ginekologicznej, teraz 5 tygodni mam. I jest to oddział ginekologii onkologicznej i operacyjnej, więc też trochę taki specyficzny, ponieważ jest bardzo dużo zabiegów, bardzo dużo pozwalają mi w ogóle operować, myć się do tych zabiegów, także jestem wielce ucieszony, ponieważ lubię być na sali operacyjnej, lubię te wszystkie rzeczy z tym związane, a jednocześnie mega mi się przydały umiejętności, które zdobyłem jeszcze po pierwszym roku studiów, tak naprawdę na chirurgii w Łowiczu. Dzięki uprzejmości wtedy ordynatorowi, doktorowi Rogowskiemu, którego bardzo pozdrawiam, przydało mi się dużo umiejętności tutaj, po tylu latach, także fajnie. Jaka tu jest charakterystyka tych zabiegów? Wiele z nich to są zabiegi laparoskopowe, wycinanie różnych zmian z jajników, wycinanie całej macicy, którą komentowałem niedawno w filmie. Dzisiaj na przykład był dzień obfitujący w potworniaki, czyli takie guzy, które, no nazwa brzmi dosyć okrutnie i rzeczywiście wyglądają one dosyć strasznie, ponieważ tam z listków zarodkowych w tych guzach powstają różne części ciała. Najczęściej to są włosy, rzadko zdarzają się zęby, często to jest łój, różne takie tłuste rzeczy, różne ciecze, różne komory. Nawet fragment kości może się zdarzyć. Także potworniaki generalnie są guzy łagodne, ale wytwarzają takie różne dosyć obrzydliwe rzeczy. I tak było w przypadku pierwszego zabiegu i to był trudny bardzo zabieg, bo te włosy też tam po prostu no, oddzielały się, latały po jamie otrzewnej tej pacjentki, trzeba było je zbierać. Nie było to w ogóle proste. A kolejny zabieg to też była zmiana w lewym jajniku, duży guz, też jak się okazało, potworniak, przynajmniej tak makroskopowo można było zobaczyć też właśnie włosy. Guz został usunięty w całości i został przekazany do patomorfologii, żeby jeszcze w trakcie zabiegu oni go ocenili pod mikroskopami i powiedzieli, co to dokładnie jest. No i słuchajcie, czekaliśmy 15 minut na decyzję, czy trzeba poszerzać operację, czy nie. No i słuchajcie, pomimo tego, że były włosy w tym guzie i to wyglądało jak potworniak, to przyszła wiadomość z patomorfy, że to był rak. Pacjentka młoda, więc no szkoda kobity. Także i takie historie bywają, że coś wygląda na z pozoru coś łagodnego, a okazuje się być zmianą złośliwą. Niestety. Co tam jeszcze? No dużo było historii dzisiaj, różnych, przeróżnych. Teraz w ogóle, no nie wiem, zlatują mi te dni bardzo szybko na tej ginekologii onkologicznej operacyjnej i w sumie bardzo to lubię, a w ogóle zabawna jest historia taka, że przecież ja miałem swoją historię związaną z egzaminem, właśnie zdawałem z ginekologii na 6 roku studiów u profesora 3 razy ten egzamin i on właśnie się specjalizował w tym typie ginekologii jeszcze, no i to dosyć zabawne, że teraz w sumie na stażu bardzo mi się podoba ten staż właśnie z tego. Także jeżeli jesteś na studiach jeszcze i jakaś specka ci się bardzo, bardzo nie podoba, to jeszcze jej nie skreślaj do końca, bo być może ją odkryjesz na nowo, kiedy w praktyce coś z nią rzeczywiście porobisz. Przynajmniej ja tak miałem, wiele mi się rzeczy weryfikuje właśnie na tym stażu. Także, no, jestem za tym, żeby ten staż został, co już też jest nawiązane do wcześniejszych filmów. Też część z was mnie pyta o to, czy podchodzę teraz do leku, do lekarskiego egzaminu końcowego, bo 19 lutego jest drugie podejście i nie podchodzę teraz do leku. Nie zapisałem się na niego. Chciałem sobie odsapnąć troszeczkę, że tak powiem, od studiów. No i czy podejdę jeszcze raz do niego? Pewnie podejdę jeszcze na wrzesień sobie. Czy będzie baza, czy nie będzie bazy? Szczerze mówiąc, nie mam chęci ani
siły wchodzić w takie dysputy. Czy to jak to w końcu będzie ostatecznie, to też nie wiadomo. Także nie nastawiam się na jakieś mega wyścigiwanie się, kto ma jeden punkt więcej czy jeden punkt mniej. Trudno, no jak się dostanę na jakąś speckę, którą chcę, no to pójdę na inną i tyle. A jak się za żadną nie dostanę, to pójdę do poradni po prostu i też będę zadowolony. Właśnie ten staż mi dużo pokazuje, że gdzie bym nie trafił, to i tak się odnajdę i będzie super. Także tak samo właśnie z tym lekiem, aż tak się tym nie stresuję, nie przejmuję. Natomiast mam wielkie takie poczucie, że naprawdę robię to, co kocham i jest super. Jakby dla mnie siedzenie w szpitalu to nie jest za karę, tylko to jest dla mnie nagroda wręcz. Uwielbiam to. Specjalnie nie patrzę w obiektyw w ogóle teraz. Teraz mogę, bo akurat nie prowadzę, bo stoję. Ale generalnie staram się nie patrzeć w obiektyw, jak do Was mówię, bo ostatnio była taka historia, że mi w komentarzach pisaliście, żebym właśnie tego nie robił, bo według tam zasad YouTube'a tego nie można robić. No i po prostu już teraz tego nie robię. Także tyle z takich przesłań na dzisiejszy dzień. I jeszcze chciałem o filozofii troszeczkę porozmawiać. Wiem, że trochę odskakuję od tematu. Ale słuchajcie, dużo takich różnych scen w ciągu dnia, jakie widuję, na przykład, nie wiem, takie drastyczne dosyć, na przykład usuwanie ciąży obumarłej, różne właśnie zmiany nowotworowe, przykre historie, gdzieś tam skłaniają człowieka do refleksji, że no o co chodzi tak naprawdę w tym świecie, czemu tak się dzieje, jak się dzieje wokół nas wszystko. Dlaczego? No i gdzieś tam sobie zacząłem grzebać i szukać w różnych filozofiach i właśnie natrafiłem na Nietzschego. I Nietzsche, taki krótki tam film infograficzny, powiedzmy, fajnie zebrane w całość wszystko co mówił. I właśnie on przewidział fajne różne rzeczy, w których też się odnajduje. Bo on właśnie mówił, że taki wzrost takiej sekularyzacji, takiej naukowości, technologizacji wszystkiego, a jednocześnie utrata autorytetu religii sprawia, że gdzieś w ludziach się budzi trochę taka pustka i takie coś, taki nihilizm po prostu czasami, coś z czym nie mogą sobie tak duchowo poradzić. I mnie to też dopadło często. Bo nie widziałem jakiegoś wielkiego autorytetu w religii, która panuje u nas. Nie miałem jakiejś mega filozofii rozbudowanej w życiu, powiedzmy. Można powiedzieć, że przez długi czas swojego życia byłem ateistą. No i ale gdzieś te pytania filozoficzne się nasuwały. Więc Nietzsche zaproponował fajną rzecz, że wtedy są cztery bodajże sposoby, żeby sobie poradzić z tym. Jeden z nich to pójść właśnie trochę bardziej w nauki humanistyczne, właśnie studiowanie filozofii, studiowanie historii, przeróżnych innych nauk humanistycznych, czym się trochę zająłem ostatnio i rzeczywiście to jak remedium zadziałało, bo od razu jak sobie poczytałem o Platonie, o Jungu, o kilku innych myślicielach, to jakoś tak od razu człowiekowi cieplej na serduszku się zrobiło. No i polecam, szczerze mówiąc. Też mówił, że tak samo działa sztuka, teatr, muzyka i tak dalej. Także zamierzam się też w to bawić trochę bardziej. Mówił, co on jeszcze mówił? Cztery rzeczy były do wymienienia. Ja chyba dam radę trzy wymienić, z tego co pamiętam. Jedna to była taka bardzo trudna rzecz, czyli stanie się tak zwanym Übermensch, czyli takim no, człowiekiem, który tak na 100% wykorzystał swój potencjał, że porwał tłumy po prostu i tak dalej. Ale no, bardzo ciężko jest się stać takim człowiekiem. Są tacy ludzie jak Budda chociażby, czy Jezus, tak? Ale no mówił, że to raczej jest przekazane dla nielicznych tylko. Mówił jeszcze o
co tam było? Loving your fate, czyli pokochać swoje życie, nieważne jakie ono jest. Nawet jeżeli jakieś przykre wydarzenia cię spotykają w życiu, to i tak trzeba to pokochać po prostu. Loving your fate, właśnie. To też takie fajne, ale to jest takie troszeczkę trudniej, mniej intuicyjnie jest, żeby to wcielić w życie, przynajmniej dla mnie, bo o wiele łatwiej jest mi posłuchać sobie podcastu o filozofii, chociażby, niż tak na pstryknięcie palca Loving Your Fate. Także ciekaw jestem, gdzie mnie zaprowadzą te różne rzeczy. Co on tam jeszcze mówił? Kurczę, nie pamiętam czwartej rzeczy niestety teraz, nie mogę sobie przypomnieć, ale mam nadzieję, że tutaj wśród moich widzów są też jacyś filozofi. Może to dosyć duże określenie, ale osoby, które się interesują tematem i mogłyby mi podpowiedzieć też jakieś fajne źródła do poczytania sobie, do posłuchania i tak dalej. Tak czy siak, na pewno skutecznie to zadziałało. I tak jak Nietzsche mi się zawsze kojarzył gdzieś, bo nie zagłębiałem się jakoś mega, i Nietzsche mi się kojarzył bardzo z taką osobą, no gdzieś tam, nie wiem czemu, ale dużo takich memów krążyło, że takie fatalistyczne miał podejście, takie przygnębiające bardzo do wielu spraw, ale jak rzeczywiście zrozumiałem, jaki był jego przekaz, no to rzeczywiście fajne rzeczy. Fajne rzeczy, które mi też pomogły. Także polecam. I liczę na jakąś filozoficzną dyskusję dalej w komentarzach. Także pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. To był taki na spontanie odcineczek. No i tyle. Buziaki. Ej, źle pojechałem. No trudno. Może tak musiało się stać, prawda? Może pojechanie tą drogą sprawia, że doświadczę czegoś, czego nie doświadczyłbym jadąc tamtą drogą. Dobra, z tą... O, na przykład pani tu na pasach przechodzi o kulach i ma maseczkę z takim wzorem, jak łowickie stroje były, a ja pochodzę z Łowicza, co mi przypomina o moim rodzinnym mieście. No mniej więcej można tak sobie pofilozofować. No dobra, trzymajcie się. Hej!